Witajcie. Nazywam się Katarzyna Kieraś i z Fundacją Tantian ćwiczę Qigong i inne dyscypliny, takie jak na przykład Tai Chi. Chcę Was zaprosić na zajęcia, które są dedykowane całemu ciału, ale w takim ujęciu troszeczkę przez swoje własne doświadczenia. Zastanawiałam się ostatnio, w jakim momencie pojawił się właściwie sport jako dyscyplina, tak? Kiedy zaczęliśmy w sposób taki świadomy używać ciała, gimnastykować się. I muszę przyznać, że wydarzyło się to całkiem niedawno. I na przełomie czasu tego, od mniej więcej połowy XIX wieku, rozwijamy to. Bardzo mi się podoba, w jaką stronę to idzie. Przestaliśmy już myśleć o ciele, żeby je tak maksymalnie wykorzystywać, a raczej koncentrujemy się teraz na delikatniejszych ruchach i okazuje się, że badania pokazują, że są one bardzo skuteczne. Dlatego to, co zrobimy dzisiaj, również będzie dedykowane właśnie ciału, lepszemu poczuciu własnego ciała, takiemu pogłębieniu kontaktu samemu ze sobą. Użyję naszego starożytnego codziennego rytuału zdrowia, wplatając w nie m.in. różne inne ćwiczenia, które w mojej praktyce pogłębiły mi jeszcze doświadczenie. Stańcie wygodnie na obu stopach. Możemy zamknąć oczy i sprawdzić miejsce, w którym jesteśmy w tym momencie właśnie, tak? Sprawdźcie proszę, w jakim miejscu Wasze stopy przylegają do podłogi. Czy to są pięty, czy palce, czy może boki stóp. Rozluźnijcie lekko kolana. Puśćcie barki. Zróbcie kilka głębszych wdechów i wydechów. Po to, żeby rozluźnić ciało. To pierwsze takie podejście do rozluźnienia. Wszystkie te ćwiczenia pokażą, ile jeszcze jest miejsc, w których można rozluźnić, a jednym ćwiczeniem sprawdzimy, jak można rozluźnić to bardziej, a nawet jak można to poczuć i zobaczyć. Stańcie proszę na jednej nodze teraz. Wyciągamy przed sobą stopę, odciągając palce w dół, a następnie wypychając pięty. Obserwujcie stopę, na której stoicie. Kilka ruchów, następnie kilka rotacji stopą na zewnątrz i do środka. Ćwiczymy tu i równowagę, i rozluźniamy sobie stopę, rozluźniamy kostkę. Odstawiamy stopę równolegle. I druga. Czyli najpierw osadzamy się na jednej nodze. Wyciągamy stopę przed siebie. Palce w dół, w górę. Wypychamy piętę. Na zewnątrz i znów obserwujemy stopę, w której się bardzo dużo dzieje w tym momencie, nogi, na której stoimy, i w drugą stronę. Odstawiamy stopy równolegle. Idziemy dalej. Bardzo często stopy będą razem albo na szerokość bioder, o czym powiem w trakcie. Stopy razem i starajcie się, aby nie odrywały się od ziemi. Delikatnie dotykamy kolan, zaokrąglając plecy i odcinek lędźwiowy. Rotujemy kolanami. Miękko, powoli i delikatnie. Nie spieszymy się. Dajemy sobie czas na wszystkie te ruchy. Ważne, żeby nie dociskać, ani też ciężarem nie opierać się
o kolana, tak? Jest to tylko i wyłącznie dotyk. Palce mamy skierowane do wewnątrz. Po kilku rotacjach w jedną stronę zmieniamy kierunek. Cały czas mamy zaokrąglone plecy, miękkie ramiona i prostujemy teraz kolana do samego końca, uginamy, już teraz w linii prostej. Ok. W życiu codziennym, jeśli nie zorganizujemy sobie ruchu, właściwie możemy go nie mieć. Tak wygląda nasz współczesny świat, że dużo częściej siedzimy. Siedzimy przy biurku, siedzimy na kanapie. Siadamy na łóżku, zanim się położymy. Toaleta też na siedząco, tak? Bardzo rzadko wyginamy kolana powyżej 90 stopni, a warto to robić. Także kolejna rzecz to będzie właśnie to, czyli tutaj musicie sobie zważyć, czy stopy zatrzymacie na szerokość bioder, czy też razem. Razem jest to wersja nieco trudniejsza. I kolejna rzecz. Krzyżujemy przed sobą ręce. I teraz schodzimy w dół do momentu, do którego stopy mogą pozostawać w całości na ziemi, tak? Kontrolujemy ten ruch. Siadamy powoli. I powoli się podnosimy. Jeśli poczujecie, że pięty się podnoszą do góry, albo tracicie równowagę, wycofujemy się z tego. Schodzimy tylko tyle, żeby móc kontrolować ten ruch i pozostawić pięty przytwierdzone do podłogi. Wersja do samego dołu. Powoli się podnosimy. Zwróćcie uwagę, czy pochylacie się do przodu. Staramy się tutaj zachować jak najbardziej pionowe ciało. I powoli do góry. Rozluźniamy nogi. Kolejna rzecz. Tym razem stopy V. Ważne. Unosimy pięty. Nieco wyżej tym razem i znów pionowo obniżamy się w dół. Kolana i stopy w jednej linii. Dłonie na kolanach, ale ponownie dotykamy jedynie. Tak, czyli nie obciążamy, nie opieramy się całym ciężarem tułowia. Jedynie dotykamy. Wnętrze dłoni, nasze energetyczne, mocne punkty dotykają nasze kolana. I rotacje. I to też jest ćwiczenie, które pomaga Wam zachować równowagę, pomaga uczyć się na nowo tej równowagi czasami. Zwróćcie uwagę, żeby było bezpiecznie dla Wami, bo można stracić równowagę. Po kilku ruchach w jedną stronę zmieniamy kierunek rotacji. Jeśli to ćwiczenie sprawia Wam trudność, róbcie proszę to na wyższej, to znaczy wyżej, tak? Rozluźnijmy sobie nogi. Jeśli czujecie, że jest trudno, rotacje mogą być jedynie na tej wysokości. Tutaj zachęcam do takiego kontaktu ze sobą, żeby właśnie pamiętać i to Wy decydujecie, co jest dla Was bezpieczne, co możecie zrobić, a co nie. Więc bardzo ważna jest samoobserwacja, bardzo ważne jest to, na co Wasze ciało pozwala akurat dzisiaj, tak? Może się zdarzyć, że dzisiaj nie możecie tego zrobić. Innym razem może się pogłębić i nagle się okaże, że jednak da się zrobić o krok dalej, przekroczyć swoją własną granicę, ale należy to robić z dużym wyczuciem, także uważajcie, proszę. Kolejna rzecz, idziemy wyżej i teraz biodra. Bardzo ważne. Zależy nam na tym, żeby rysować biodrami w
przestrzeni duże koła. Tym razem duże. Zrobimy też mniejsze. Stopy mamy razem. Głowa pozostaje w miarę możliwości nieruchoma, w miarę możliwości, ponieważ oczywiście będzie się nieco ruszała. I teraz kciuki. Wyobraźcie sobie to miejsce naprzeciw pępka. Po dwóch stronach kręgosłupa. Dłonie na górnych pośladkach. I z tak umieszczonymi kciukami rotujemy. Obserwujemy, jak się czuje nasz kręgosłup przy tych ruchach. Jak się czuje miednica. Dalej, jak się czują nasze mięśnie brzucha. Cały brzuch, jak się rusza. I w drugą stronę. Tak dopiero robiąc coś powoli, jesteście w stanie znaleźć, jesteśmy w stanie to znaleźć. To znaczy miejsca, które potrzebują, powiedziałabym, pomocy, tak? Miejsca, które bolą, miejsca, które są napięte. Robiąc to wolno, jesteśmy w stanie precyzyjnie określić miejsce, które boli. Pierwsze, co możemy zrobić, to rozluźniamy się w tym miejscu, w którym poczuliśmy ból. Naturalna reakcja ciała to napięcie. W momencie poczucia bólu, tak? Staramy się zrobić coś odwrotnego. Miejsce, które boli, rozluźnić. Jeśli dolegliwość oczywiście nie jest zbyt poważna, na ogół może przynieść dużo korzyści. I teraz inne ujęcie pracy z kością ogonową. Obie ręce. Jedną kładziemy na brzuchu, jedną z tyłu. Tej pozycji. Pozwala nam to poczuć ten ruch. I teraz wyobraźcie sobie, że cała obręcz jest rodzajem takiej miski, którą możemy przechylać. I teraz spróbujmy zrobić taki ruch, czyli uruchomić odcinek lędźwiowy, uruchomić też całe biodra. Czasami bardzo pomaga wyobrażenie sobie z własnej kości ogonowej i jej zakończenia. I wyobrażenie sobie, że tą kością ogonową rysujemy w przestrzeni. W rzucie na podłogę, tak? Rysujemy sobie linię prostą. Kolejny ruch, taki, który jest dużo mniej widoczny, natomiast bardzo może się przysłużyć jakby dobrostanowi w momencie napięcia właśnie po odcinku lędźwiowym, to delikatne koła, które możemy rysować biodrami. I również ręce trzymamy tutaj tylko po to, żeby poczuć ten wewnętrzny ruch. Tym razem kością ogonową rysujemy małe kółeczka w przestrzeni. Słuchajcie tego ruchu, obserwujcie sobie własne ciało. Bardzo często właśnie te delikatne ruchy są dla nas najtrudniejsze. Zmieniamy kierunek. Oczywiście jak zorientujecie się, że ten ruch już jest Wam jakoś znajomy, można puścić ręce swobodnie i robić to bez przytrzymywania. Bardzo fajnie rozluźnia odcinek lędźwiowy. Kolejna rzecz, też nieoczywista, jest to takie ćwiczenie, kiedy stopy zostawiamy na szerokość bioder i teraz obserwujemy własne kolce biodrowe. Uginając nogi, mamy przestrzeń do podnoszenia jednej strony w górę, czyli do klatki piersiowej i do pachy, a następnie druga część. Czyli spróbujemy teraz uruchomić biodra w zupełnie innej płaszczyźnie. Jedna strona i druga strona.
wydaje nam się, że coś robimy. Natomiast obejrzeć własne ruchy, zwłaszcza takie delikatne, w lustrze, może pomóc, żeby wykonać to prawidłowo, może pogłębić właśnie nasz zakres. Ok. Rozluźniamy. Kolejna rzecz. Tym razem to będą razem. Ręce będą stanowiły przeciwwagę, dlatego możemy je przytrzymać gdzieś w okolicy brzucha, możemy je też podnieść nieco wyżej. I teraz z prostym kręgosłupem schylamy się do przodu. To jest nasza oś, wokół której będziemy się zginać. Inaczej niż krąg po kręgu, co też jest bardzo fajne ćwiczenie, natomiast tutaj zależy nam na tym, żeby zachować prosty kręgosłup. Ważne, uginamy lekko nogi. I teraz idziemy w dół. Puszczamy ręce swobodnie. Spróbujcie teraz powędrować sobie, zostawiając ciężar na stopach, powędrować po podłodze do przodu. Poczujcie, jak rozciąga się kręgosłup. Kawałeczek. Może to być też wędrowanie w powietrzu zupełnie, żeby wyciągnąć kręgosłup do przodu. Używamy tutaj grawitacji, która pomaga nam rozciągnąć kręgi lekko. I teraz kolejna część tego ćwiczenia. Chwytamy za tyły nóg i to zależy już też od Waszego w tym momencie rozciągnięcia. Chwytamy albo za kostki, albo za łydki, za kolana, jak możemy. Ważne, żeby rozluźnić głowę, rozluźnić szyję i pozwolić sobie na takie uczucie właśnie spływania w dół. To bardzo odświeżające ćwiczenie, ale dobrze wykonywać je powoli, żeby nie zakręciło nam się w głowie. I teraz kolejna rzecz. Podnosimy się do góry z prostym kręgosłupem. Dobrze, ciągnąć ręce wzdłuż nóg. I stajemy. Kolejna część tego ćwiczenia. Stopy koniecznie V. Tak, literka V, palce są skierowane na zewnątrz. I teraz druga część. Kciuki ponownie naprzeciw pępka. Puszczamy kolana, tak, żeby w linii stopy rozchodziły się na boki. Wypychając jednocześnie biodra do przodu, suwając się kciukami wzdłuż kręgosłupa w dół, szukamy stabilizacji. Tak, szukamy momentu, w którym poczujemy się bezpiecznie. Jeśli poczujemy się bezpiecznie, pozwalamy głowie odchylić się do tyłu i rozciągamy i otwieramy sobie klatkę piersiową. Czyli najpierw lekko w dół, bezpiecznie. Nie pozostajemy w tej pozycji za długo. Pochylamy się do przodu, patrząc w podłogę, prosty kręgosłup. Równoważymy to dosyć duże wychylenie i powtarzamy to jeszcze dwa razy. Dobrze powtórzyć to trzy razy, my to zrobimy dwa, żeby był czas też na inne zajęcia. Czyli o czym należy pamiętać? Stopy razem w pierwszej części. Lekko ugięte kolana, prosty kręgosłup. Schylamy się do przodu z prostym kręgosłupem. Nie bójcie się oprzeć brzuch o udar. Puszczamy ręce swobodnie. Dodatkowo możemy rozluźnić i rozciągnąć jeszcze kręgosłup w tej płaszczyźnie. Następnie chwytamy za tyły nóg. Rozluźniamy szyję i głowę. Powoli do góry. Stopy w pał. Kciuki naprzeciw pępka. Wypychamy biodra do przodu, zjeżdżając kciukami wzdłuż kręgosłupa. Do przodu.
Idziemy dalej. Kolejna rzecz. Zbliżamy się do górnej części kręgosłupa. Tutaj wiadomo najwięcej w zasadzie napięć, które tak odczuwamy na co dzień. Jest wiele różnych ćwiczeń, które warto robić. No i warto robić to regularnie rzeczywiście ze względu na to, że tych napięć nam tylko i wyłącznie przybywa. To, co powiedziałam wcześniej, taki czas, że głównie siedzimy i mocno spinamy się w całym ciele, natomiast dużo mniej się ruszamy. Dlatego jeśli sami nie zdecydujemy o tym, jak będzie wyglądał nasz ruch, to możemy go wyeliminować skutecznie z naszego życia, za co dosyć mocno muszę zapłacić. Więc warto znaleźć sobie dyscyplinę, znaleźć sobie jakiś rodzaj ruchu, który rzeczywiście będzie skuteczny dla całego ciała, tak? Oprócz spacerów, które są niezbędne, ważne, żeby poruszyć ciało w różnych kierunkach, niech to będą różne dyscypliny, ale niech to też będzie ruch dedykowany różnym partiom ciała, również ruchy skrajne, które też tutaj w którymś momencie zrobimy. Kolejna rzecz, teraz koncentrujemy się na łopatkach. Czy czujemy własne łopatki? Spróbujcie poruszyć sobie plecami, zwijając kręgosłup lekko do przodu i otwierając do przodu, tak żeby całe ramiona były zrolowane w przód, a następnie w tył. Możemy sobie pogłębić ten ruch, robiąc stare tego ćwiczenia. Czyli teraz dłonie zewnętrznymi stronami są skierowane do siebie. Mamy zaokrąglone plecy. I otwieramy się. Rolujemy całe plecy, rolujemy barki. I otwieramy się. Zaokrąglamy kręgosłup. Rolujemy barki i otwieramy się. Okay. I spróbujcie poczuć, że kręgosłup właśnie do samego dołu się zaokrągla. Jeszcze raz skoncentrujmy się na łopatkach. Warto im dać troszeczkę przestrzeni i czasu i uwagi. Teraz ponownie stopy pozostaną na szerokość bioder, ale zrobimy to nieco inaczej teraz. W taki sposób, tak? Czyli obejmując przed sobą drzewo. To chyba najlepiej wytłumaczyć, dlatego że zależy nam na tym, żeby przestrzeń tutaj przed nami była w kształcie koła. Podnosząc ręce na ogół, podnosimy również barki. Bardzo ważna sprawa, zostawiajmy barki na dole, tak żeby szyja była dłuższa i rozluźnione. Łopatki, całe plecy najlepiej, tak? Czyli tworzymy coś takiego przed sobą. Palce mają lekką przestrzeń, tutaj nie zamykamy ich, ale staramy się, żeby były aktywne. Aktywne znaczy wyprostowane do samego końca. Łatwiej nam wtedy poczuć płynącą tam energię. Pierwsza rzecz, uginamy lekko kolana. I teraz otwierając się, zbliżamy łopatki do siebie. Otwieramy się. Niech to nie będzie maksymalne otwarcie. Niech to będzie 70-80% może procent. Palce, dłoni są skierowane w tym momencie do tyłu i lekko uniesione pięty. Ważne, aby ten ruch zaczynał się w łopatkach. Czyli tutaj łopatki się rozchylają, czujcie zaokrąglone plecy, podwiniętą kość ogonową, a w tej pozycji płynnym ruchem zbliżamy łopatki do siebie. Oddalamy od siebie, osadzając się pionowo w dół
i zbliżamy łopatki do siebie. Jeśli pozwolicie sobie rozluźnić ciało, jeśli popraktykujecie jakiś czas, na ogół w tych ćwiczeniach bardzo poczujecie energię, która dociera do waszych dłoni. Tutaj pionowo w dół, płynnym ruchem, do góry leciutko unosimy pięty i otwieramy się delikatnie. Dobrze połączyć sobie to z wdechem i wydechem, czyli tutaj mamy wdech i wydech. Wdech. I wydech. I wydech. Więc opuszczamy powoli. Ok. Mamy zatem łopatki zrobione. Wstępnie. Jeszcze raz popracujemy sobie z barkami. Tym razem inne ćwiczenie. I teraz tak, dobrze robić sobie od czasu, w momencie kiedy czujecie duże napięcie barków, ćwiczenia statyczne. Wygląda to w bardzo prosty sposób, natomiast też jest kilka rzeczy, które należy wziąć tutaj pod uwagę. Po pierwsze, nie robimy maksymalnego otwarcia, natomiast lekko, tak jakbyśmy opierali ręce o niewidzialne tutaj w tym momencie wielkie piłki, czy cokolwiek możemy mieć, na czym poczujemy, że opieramy swoje ręce. Czyli to jest jedna rzecz. Zobaczcie, że moje otwarcie nie jest właśnie maksymalne, lecz mam lekko taką łagodną linię zaokrągloną pleców i rąk. Czyli to jest jedna rzecz. Kolejna bardzo ważna rzecz, opuszczamy łopatki, tak jakbyśmy je zawieszali, albo odwieszają właściwie tak, jakbyśmy je odkładali gdzieś. To jest bardzo ważne, żeby tutaj rozluźnić sobie. I teraz kolejna rzecz, aktywna dłoń. Tak, czyli w tej pozycji, nie jest to zbyt oczywiste, ale staramy się, żeby dłonie pozostawały aktywne, czyli wyprostowane palce do samego końca i lekka przestrzeń pomiędzy palcami. Stopy są na szerokość biodra w tym momencie, leciutko podwinięta kość ogonowa, ale tak, żebyście poczuli rozciągnięty dół kręgosłupa, tak, żeby stworzyć przestrzeń pomiędzy kręgami. Podobnie na górze, czyli leciutko cofnięta żuchwa do tyłu, tak, żeby tą krzywiznę tutaj szyjną też wyprostować. Lekko uginamy nogi, tak rozluźniamy całe ciało. I w tej pozycji, unosząc ręce, też używając dźwigni, tak? Czyli pewnej takiej zależności, kiedy unosząc ręce, jednocześnie opuszczamy też ciało w dół, czyli uginamy kolana. W tej pozycji, czyli w tej pozycji drzewa, stojąc jak drzewo teraz, możemy pozostać na kilka minut. I to, jak długo możecie wytrzymać w takiej pozycji, nie walcząc zbyt mocno ze sobą, tylko rozluźniając się jeszcze dodatkowo, tak? Czyli puszczając napięcia w plecach, puszczając napięcia w barkach, ramionach, też będzie świadczyło o tym, jak mocno macie napięte ciało. Staram się oddychać brzuchem. Dobrze sobie zamknąć oczy, po to, by obserwować właśnie odczucia płynące z dłoni. Kiedy poczujecie napięcie, kiedy poczujecie ból, że macie ochotę opuścić ręce, to może spróbujcie jeszcze ze sobą chwileczkę pertraktować. Rozluźnijcie te fragmenty, które najbardziej bolą. Ruszcie troszeczkę ciałem i ponownie zastygnijcie na chwileczkę, żeby jeszcze pobyć. Aktywne dłonie, lekko opięte,
utrzymania rąk na tej wysokości używamy w tym momencie jak najmniej energii. Można to zrobić dłużej, ale to już zostawiam w naszej osobistej praktyce. Natomiast jeśli wychodzimy z tego ćwiczenia, pamiętajcie, że powoli opuszczamy ręce, bardzo powoli. I to też jest bardzo ciekawa obserwacja ciała i samego siebie, jak ponownie krew spływa do rąk. Robią się ciężkie. Mocno energetyzowane, dlatego też dobrze wyjść z tego ćwiczenia w taki sposób, opierając dłonie poniżej pępka na naszym meridianie, tworząc taką tutaj przestrzeń, czyli nie przyciskając łokci do siebie, a tworząc właśnie taką przestrzeń pod pachami. Tak i tej pozycji możemy wyrównać oddech i doenergetyzować do tej meridian. Dobrze. Kolejna rzecz, bardzo fajne ćwiczenie, które wzmocni nasz kręgosłup w innej płaszczyźnie, bardzo rzadko używanej. Kolejny raz stopy razem. Tym razem unosimy ręce ponad głowę, ale wnętrzami skierowane do góry. W taki sposób. I teraz trudność polega na tym, że musimy odseparować się od własnej ręki, od właściwie jednego łokcia, tak? Czyli pierwsza rzecz, opuszczamy się troszeczkę w dół. I teraz, czyli mam ugięte kolana w jednej płaszczyźnie, tylko i wyłącznie na boki, nie opuszczając łokcia tutaj w dół, tego górnego, że go tak nazwę, opuszczamy się lekko w dół i teraz w tej pozycji ten łokieć zostaje w tym miejscu, gdzie jest. Natomiast ja, prostując nogi, będę się od niego oddalać. W tej pozycji można leciutko unieść pięty, ale leciutko, to jest po pierwsze. Po drugie, możecie najpierw spróbować bez tego. Czyli najpierw odpuszczam się lekko w dół, wracam do centrum. I to jest miejsce, kiedy można rozluźnić barki. Jeszcze obniżyć się lekko. I druga strona, czyli obniżam się najpierw w dół. Mogę to zrobić płynnie, przechodząc na bok, ale trzeba o tym pamiętać. I ponownie, dolny łokieć zostaje tu, gdzie jest, a ja prostując nogi oddalam się od niego. Obserwujcie, gdzie czujecie rozciąganie. Chodzi o to, że prawidłowo wykonane to ćwiczenie poczujecie na wysokości pasa. Przypomnijcie sobie, jak często, albo nawet jak rzadko raczej wykonujemy w ciągu dnia ruchy kręgosłupa w tej płaszczyźnie. I wychodząc, powoli opuszczamy ręce. Jeśli jest taka potrzeba, można lekko rozluźnić sobie ramiona i barki. Swoją drogą właśnie przeczytałam ciekawą rzecz na temat pierwszych olimpiad, jakie się odbyły w ogóle. I była taka dyscyplina jak podnoszenie ciężaru jedną ręką. Ciekawe, czy podnosimy barki również. Dobrze, kolejna rzecz. Skrętne ruchy, do których wracamy. Stopy razem. I teraz całe ciało będziemy wyciągać w stronę do góry. Bardzo ważne, żeby stopy pozostały przytwierdzone do podłogi i nie zmieniały swojego położenia. Będzie pracował cały tułów, właściwie całe ciało, od prawej do lewej, czy odwrotnie. W tym momencie mam odwrócone ciało w prawą stronę, wnętrza dłoni skierowane do góry. I to jest mocny skręt. Tak? Natomiast moje stopy zostają w tym położeniu. I teraz opuszczam powoli ręce,
i progresywnie dłonie zaczynają się obracać w stronę ciała. Mam lekko ugięte kolana i teraz cały tułów jest skierowany w lewo. Dłonie wnętrzami do dołu idą w górę, gdzie spotkają się zewnętrzne ich części. I teraz patrząc do góry, obracam całe ciało w prawo, dłonie palcami kierujemy do siebie i rozluźniamy się. I znów obrót ciała, obrót rąk do góry, zewnętrzne strony dłoni. Znów wyciągamy się mocno do góry, dłonie do siebie, rozluźnienie. I jeszcze raz. Czyli ważny jest ten moment, kiedy wyciągając się mocno do góry robimy ruchy skrętne. Bardzo ważne ruchy też z punktu widzenia, że grawitacja z czasem robi swoje. Zbliżamy się coraz bardziej do Ziemi, więc warto się wyciągać. I teraz w tej pozycji, czyli w drodze do góry, tak, kiedy ręce idą w stronę ponad głowę, obracamy wnętrze dłoni do góry, są teraz skierowane i zmieniamy kierunek. Wyciągamy się mocno do góry, mocno, 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 rozluźniamy. Mocne rozciąganie od stóp aż po same palce, a tutaj rozluźnienie. Ok. Teraz robimy kilka ćwiczeń siedzących. Zaczynając od jednego. Jeśli czujecie, że macie mocno spięte barki, jest takie bardzo proste ćwiczenie, które pomoże te barki rozluźnić. Pierwsza rzecz. Usiądźcie sobie w taki sposób, żeby kręgosłup pozostawał prosty, czyli najlepiej na brzegu krzesła czy taboretu. I teraz w tej pozycji, nie zmieniając położenia tułowia, zaglądacie za własne plecy. I sprawdźcie proszę, dokąd jesteście w stanie sięgnąć wzrokiem, w prawo i w lewo. Tak, czyli najpierw w jedną stronę. Zapamiętajcie dokładnie, co widzicie. Jako ostatni punkt. Teraz w drugą stronę. I mam nadzieję, że zapamiętacie dokładnie, jakie to są punkty. I teraz zróbcie taką rzecz, proszę. Zakrywamy sobie oczy. W taki sposób, że oddzielamy dłoni boki, czyli jakby zaważamy sobie nasz kąt widzenia. Łączymy łokcie. Ważne. I spróbujcie zrobić to samo. W tej pozycji zaglądamy też za własne plecy. I też spróbujcie zerknąć jak najdalej możecie, trzymając właśnie ręce w ten sposób i koniecznie połączone łokcie. Czyli które bardzo fajnie rozluźnia barki. I teraz puszczamy ręce swobodnie i spróbujcie raz jeszcze zerknąć za wasze plecy, sprawdzając to, co jesteście w stanie zobaczyć. Udało Wam się wykonać to ćwiczenie, na pewno macie swoje wnioski. Jest to w każdym razie bardzo ciekawe. Kolejna rzecz, i tu też nam się przyda taboret.
mamy rozluźnienie. Tak, rozluźnienie w postaci trzech rotacji, które robimy w taki sposób. Stopy na szerokość bioder, rozluźnione stawy kolanowe, lekko podwinięta kość ogonowa. I tak, zasada jest jedna. Mamy równoległe stopy, nieodrywalne od ziemi stóp. Dlatego bardzo ważne jest, żeby właśnie utrzymać teraz kolana i biodra w miarę możliwości nie ruszające się, tak? Czyli w miarę możliwości poruszamy samą tłowie. I to tu będzie inicjował ten ruch. Najpierw zrobimy sobie może w ten sposób, a potem sprawdzimy jeszcze używając do tego urządzenia. Czyli podstawowa rzecz. I teraz spróbujcie, żeby ruch właśnie wychodził z tułowia. Niech będzie na początku jego zakres nie za duży, ale pozwólmy sobie. Czyli tu wprowadzi, ręce są wtórne. Tak? I zobaczcie, że staram się właśnie utrzymać biodra nieruchomo. I to też tak naprawdę chroni Wasze kolana. Czyli to jest ruch. Czyli ja teraz tłowiem powoduję coraz bardziej obszerny ruch. Mogę zaglądać za plecy, żeby pogłębiać ten skręt. To jest jedna rzecz. Teraz, jeśli jest trudność ze zrobieniem tego w sposób taki stojący, polecam, żeby zobaczyć swoje ciało też podczas robienia takich rotacji. Zależy nam na tym, żeby rozruszyć tułów, tak? Żeby to tułów miał szerszy zakres i ponieważ mamy krzesło na kółkach, też ten zakres jest coraz mniejszy, dlatego warto robić takie ćwiczenie. Ale jeśli sprawia Wam to trudność i zobaczycie, że niełatwo jest to zrobić, świetnym rozwiązaniem jest taboret. Taboret, nie krzesło. I o co chodzi też? Staram się jak najbardziej rozluźnić górę ciała. Rozluźniamy ręce, rozluźniamy całe ciało. I teraz uderzając delikatnie raz tutaj, tak? Czyli raz żołądek, raz wątroba. Z tyłu trafiamy też raz w jedną nerkę, raz w drugą. Powodując wibrację, również robimy sobie taki automasaż, wykonując to ćwiczenie. Więc jeśli biodra będą się kręciły tutaj, będziemy sobie pozwalali na te ruchy, będzie nam ciężko go opanować, można użyć takiego urządzenia i zrobić tę rotację siedząc. Kolejna rotacja z krzesła na bok, bez krzesła, to znaczy z taboretem albo bez. Pozostajemy w tej samej pozycji. Kolana znów lekko ugięte, podwinięta kość ogonowa. I teraz puszczam ręce swobodnie, tak żeby raz jedna ręka, raz druga wskakiwała na mój bark. Zobaczcie, że tutaj, żeby moja ręka znalazła się na barku, ja robię ugięcie nóg, tak? Czyli z tego ugięcia jest siła, która pozwala mi swobodnie wrzucić rękę na własny bark. Im swobodniej to zrobicie, tym te uderzenia będą bardziej słyszalne, tym samym bardziej będą rozluźniały się Wasze barki. Z czasem regularne wykonywanie tego ćwiczenia powoduje, że ręce ma się wrażenie, że są dłuższe i że sięgacie coraz dalej na plecy. Czyli ugięcie kolan, rotacja tłowia i wskakujemy ręką na bark. Ok. Jest jeszcze jedna rotacja. Troszeczkę inna koordynacyjnie. Teraz uwaga. Prawa ręka, moja prawa ręka na prawy bark. Tak, czyli bez skrzyżowania. Tą ręką staramy się trafić tutaj w siódmy nasz najbardziej wystający krąg. Natomiast drugą ręką oklepujemy sobie tutaj węzeł wolne.
I też staramy się zrobić z ugięciem nóg i obrotem tułowia. Czyli to jest jedna pozycja i druga strona. Jak to wygląda z tyłu? Ten krąg, obrót i ciach. Tak, czyli zależy na tej przestrzeni kręgosłupa. Ok. Rotacje na ogół rozluźniają nam nieco dłonie, ogrzewają je troszeczkę, więc kolejna rzecz to będzie rotacja łokci. I tutaj. Pierwsza rzecz, krzyżujemy ręce, dłonie plecami do siebie, chwytamy za palce i teraz uwaga na nadgarstki, delikatnie sprawdzamy, co możemy z tym zrobić. Czy możemy tak daleko, czy też zatrzymamy się w jakimś miejscu. W każdym razie bądźcie delikatni na swoich nadgarstków i też uruchamiamy całe ciało. I w tej pozycji zmieniamy, czyli ta ręka, która jest na górze, będzie na dole. Ci, którzy już z nami ćwiczyli, spotkali się z tym zestawem ćwiczeń, nie będą pewnie mieli problemu. Natomiast czasami zdarza się, że jest to kłopotliwe. Sprawdzamy drugą stronę. I to też jest ciekawa informacja na temat własnego ciała, że jesteśmy na tyle niesymetryczni, że różnie to bywa. W tej drugiej rotacji okazuje się, że jest inaczej. I też całym ciałem. Lekko się pochylamy do przodu. Osadzamy się pionowo w dół. Jeszcze raz. I w dół. Dobrze. I teraz rozluźnienie. Puszczamy sobie dłonie w dół. I delikatnie rozluźniamy całe nadgarstki. W jaki sposób jeszcze można? Przytwierdzamy łokcie do ciała. I teraz wyobraźcie sobie, że macie tutaj w dłoniach kuleczki jakieś, tak? Piłeczki takie. Albo że wasze dłonie są kulkami. Ale ważne, żeby trzymać łokcie bardzo blisko ciała. I w ten sposób rozluźniamy sobie nadgarstki. Można pokręcić całym ciałem, ale bardzo ważne, żeby właśnie łokcie były przytwierdzone do tułowia. W drugą stronę też można spróbować. Dobrze, kolejna rzecz. Dalej pracują nadgarstki. Dłonie przed sobą, tak troszkę jak na modlitwę. I teraz przenosimy ciężar na jedną nogę. Druga. Dosyć mocno ugięte palce. Tak opieramy je, czyli nie sam czubek, a cała śródstąpia opieramy na drugiej, znaczy po tej stronie, tak? I teraz dłonie przed sobą, tworzymy takie szponiaste palce. Uwaga, ten łokieć w dół, bardzo często ma tendencję do podnoszenia się do góry. I osadzając się pionowo w dół, dociskamy dolną dłoń, tak? Tą, która się w tym momencie znajduje na dole. I zmiana. Czyli ciężar mam teraz na lewej nodze, moje dłonie będą po prawej. Palce prawej stopy są dosyć mocno zgięte. Tworzę szponiaste palce, opuszczam się pionowo w dół. Kilka razy popróbujcie rozciągać sobie nadgarstek w ten sposób.
idziemy dalej. Rozluźniamy sobie barki, ale troszeczkę inaczej, czyli rozluźniając szyję, ratując głowę. Pozycja w tych ćwiczeniach cały czas jest podobna, czyli stopy znów mamy na szerokość bioder, co też nie jest takie oczywiste. Obserwujcie sobie, czy stopy są rzeczywiście równoległe, czy też jakaś, która z nich próbuje sobie na bok uciec, czyli tego, na to zwracamy uwagę, lekko ugięte kolana, tak? Czyli rozluźnione właśnie, nie zablokowane stawy. No i dalej, kość ogonowa leciutko podwinięta, tu też uważajcie, bo nie wszyscy muszą tak mocno podwijać, zresztą też nie ma sensu powodować dodatkowych napięć, więc delikatnie sobie rozluźniamy kość ogonową, puszczamy całe ciało w dół i teraz głowa, przechodzimy do głowy, czyli pierwszy ruch, spróbujcie przenieść ją na jeden bok i dajcie czas sobie. Nie dociskamy głowy, używamy jedynie ciężaru jej. Teraz przenosimy głowę na drugą stronę, tak? Drugi bok. Teraz na plecy, na chwileczkę. Do przodu. Na klatkę piersiową. I spróbujcie tutaj maksymalnie się rozluźnić, tak jakby ktoś trzymał Was za kołnierz. Podnosił do góry, a Wy jesteście zupełnie rozluźnieni. I teraz zaczynamy rotację, czyli powoli przesuwamy głowę, używając wyłącznie jej ciężaru, nie dociskając. Niech to będzie rotacja taka powolna, spokojna. I tutaj ponownie, tak jak przy rotacji bioder, obserwujcie sobie szyję. To jest bardzo fajne miejsce do obserwacji, ponieważ właśnie ze względu na różnego rodzaju napięcia, które mamy, właśnie przy tych powolnych rotacjach możecie je bez problemu namierzyć, zlokalizować, rozluźnić i być może się pozbyć skutecznie. W tych rotacjach, jeśli robicie je w przestrzeni otwartej, dobrze mieć otwarte oczy, usta powinny być zamknięte, natomiast jeśli robicie przy sztucznym świetle, no to zdecydujcie jak wolicie. Sprzyja to rzeczywiście samoobserwacji takiej, jeśli oczy pozostają zamknięte. I w drugą stronę. Innym wariantem tego ćwiczenia jest wykonywanie tej rotacji jakby w niepełny sposób, tak? Czyli sięgamy tylko w bok i puszczamy głowę w dół. I w tej pozycji, wolno przenosząc głowę, obserwujcie sobie kark własny i górne plecy. I kończymy w tym miejscu, tak? Z drugiej strony. Ponownie w dół. Tu, gdzie głowa jest maksymalnie opuszczona w dół, czuje się cały swój kark i druga strona. Jeszcze jedna rzecz, która może się przydać właśnie w ćwiczeniach takich rozluźniających nas tutaj, to są ponownie barki, czyli uginając nogi, możemy unieść ręce i teraz patrząc w jedną stronę, powiedzmy w prawą, obracam dłoń do góry, w tym czasie lewą obracam wnętrzem do góry.
również. Tak? Teraz patrzę w drugą stronę. Poczucie, jak pracuje cała obręcz barkowa. I jak ruchy skrętne rąk są w stanie rozgrzać dłonie. Patrzę w kierunku i dłoń obracam wnętrzem do góry. W tym czasie druga również obraca się wnętrzem do góry, ale inaczej niż ta pierwsza, tak? Możecie oczywiście ten zakres zmniejszyć, że dłoń będzie tylko i wyłącznie wnętrzem do dołu. Jedna, druga do góry. I ciach. To jest delikatniejszy wariant tego ćwiczenia. Ok. Kolejna rzecz to będzie już takie podsumowanie, delikatny automasaż, a nasze następne ćwiczenie rozprowadzające, które równoważy energię w całym ciele. Automasaż możecie sobie rozwinąć, może być mocniejszy, może być delikatniejszy. Ważne, żeby nie pomijać fragmentu swojego ciała, a rzeczywiście pozbyć się takiego napięcia powierzchniowego, podotykać, poruszyć energię w całym ciele, która i tak już została poruszona. Teraz polecimy sobie troszeczkę po zewnętrznej stronie tego ciała. Bardzo to istotne i warto robić, ponieważ rzeczywiście jest to rodzaj akupresury dla nas, tak? Przy takim automasażu, choć wydaje się, że ruchy są przypadkowe, zawsze jesteśmy w stanie gdzieś trafić, więc do dzieła. Pierwsza rzecz, możemy zacząć od twarzy. Można to zrobić dynamicznie, można zrobić mocniej oczywiście, ale można to zrobić bardziej delikatniej. Żuchwy. Wokół ust. Jeśli robicie sobie masaż wokół ust, tak jak przebiega tutaj jeden z meridianów, ważne, żeby też poczuć dziąsła, poczuć zęby. Zatoki górne, dolne. Bardzo mi to przyda teraz jesienią, żeby sobie tutaj wprowadzać takie delikatne wibracje. Czoło, skronie i skóra głowy. Teraz skóra głowy rzeczywiście od nasady włosów, aż po szyję. Zmierzając tutaj w stronę uszu. Uszy. Tą stroną dłoni dotykamy i masujemy sobie do przodu i do tyłu. Całe mążowiny maszymy po brzegach tutaj. Chwytamy wewnętrzne ucho i rozciągamy troszeczkę na boki. Wszyscy to wiedzą. Uszy są wyposażone w około 150 czy więcej punktów akupresury, więc warto sobie tutaj to zająć się troszeczkę uszami. Płuca, jesteśmy rogu jesieni, dobrze, po przekątnej pobudzamy pęcherzyki płucne, jedna strona, druga strona. Gresica za mostkiem. Cały brzuch. Pamiętając o tym, co się mieści w naszej czyli wszystkie nasze organy wewnętrzne, których nam bardzo zależy, żeby były w dobrej formie. Ręce. Po zewnętrznej, po wewnętrznej stronie ciała. Mamy takie przynajmniej trzy punkty akupresury w pachwinach. Również możemy sobie aktywować te punkty. Kolejne takie punkty, nazywane bramą wiatru, w taki sposób, tak? Czyli wzdłuż ciała, po
puszczamy sobie ręce swobodnie, podwijając je mniej więcej pod kątem prostym i powinniśmy trafić właśnie w punkty, które mogą się okazać bardzo bolące. Natomiast odblokowywanie tych punktów może wpływać właśnie na stan naszej odporności, czyli poprawiać naszą odporność. Czyli w taki sposób, ale pamiętajcie, że na punktach akupresury powinniśmy działać dosyć długo, czyli nie wiem, minutkę, dwie minutki przynajmniej sobie postymulować punkty właśnie akupresury. Nie zawsze będziemy w stanie wyczuć, nie zawsze będą bolały, ale zdarza się, że poczujemy je mocno. Tak, i jeszcze nogi. Nogi z każdej strony. Pośladki oczywiście również można. I ostatni punkt takiego automasażu to są nerki, które masujemy w taki sposób, czyli tworząc z kciuka i palca wskazującego oraz reszty otwarte pięści. Łatwiej wtedy dosięgnąć do nerek. Które mamy dosyć wysoko. Ok. Słuchajcie, po całym takim automasażu, który można rozwinąć jeszcze o masaż oczu, masaż poszczególnych palców i tak dalej, ale to już jest szczegółowy masaż i może na inny raz, robimy ćwiczenie rozprowadzające, czyli tym razem szerszy krok. I teraz w tej pozycji staramy się pozostać w pionie, tak? Czyli ciężar przenosimy bardziej w stronę pięt. Ręce umieszczamy tutaj w pachwinach. I uwaga, bardzo często pochylam się do przodu, więc tutaj zależy nam na tym, żeby wyprostować ciało. Schodzimy lekko w dół i prostujemy nogi. Lekko w dół, otwierając pachwinę i do góry. Jeszcze raz. I do góry. I teraz, nim zrobię to ćwiczenie, powiem jedną rzecz. W przypadku kobiet prawa ręka pozostaje na zewnątrz, czyli prawa wchodzi na lewą. Kciuki się tutaj mijają. Tak jakbym się witała sama ze sobą. Panowie robią to ćwiczenie odwrotnie, czyli lewa na prawą. Czyli schodzimy w dół. Wyciągamy nieco tułów do przodu. Chwytamy w określony sposób, czyli w moim przypadku prawa na lewej i rotujemy całym ciałem. Rotację zmieniamy kierunek za każdym razem. Rotację wykonujemy powoli. I zwróćcie uwagę, żeby w miarę możliwości ciało pozostawało na jednej wysokości. Czyli jeśli teraz, pochylając się do przodu, macie w taki sposób ugięte nogi, niech one pozostają na tej wysokości, tak przy całej rotacji. I uwaga, wstajemy bardzo powoli, może się jakiegoś nie zakręcić w głowie, więc też należy to robić ostrożnie. I teraz jedna rzecz jeszcze, takie podsumowanie, bardziej może energetyczne. Wstajemy w ten podobny sposób, jak możemy sobie równoważyć energię. Jest to takie ćwiczenie, które z wizualizacją, które może nam pomóc równoważyć właśnie energię i tą energię solarną i tą kobiecą, męską, tak, w naszym ciele. W prosty sposób możemy to robić właściwie różnie. Ja podam jeden z wariantów, taki, który czasem używam. Czyli pozycja naszego ciała jest podobna, chodzi o to, że jesteśmy już po całym treningu, jesteśmy już nieco bardziej rozluźnieni niż na początku. Swobodnie energia może płynąć przez ciało. Teraz spuśćcie sobie ręce swobodnie w dół. Poczujcie ich ciężar, poczujcie, że macie aktywne palce, poczujcie, że rzeczywiście te palce gdzieś podążają jak gdyby, tak? Czyli są aktywne. I teraz wyobraźmy sobie w tym momencie mam skierowane palce w stronę ziemi, a że
otwieramy się na energię Ziemi, że pobieramy sobie ją właśnie poprzez nasze dłonie. Wyobraźnia jest wspaniałym narzędziem, dobrze używać i choćby w takich sytuacjach możecie brać ile potrzebujecie, ile uznacie, ile uzna wasza głowa, że potrzebujecie, ale też ile uzna wasze ciało, że potrzebujecie tej energii, tak? Czyli najpierw energia magnetyczna Ziemi, następnie unosimy sobie ręce do góry, ale rozpostarte na boki i tu właśnie otwieramy się na tą energię słoneczną, elektryczną. Również tak jak czujecie. Rozluźniamy ciało, szeroko rozpostarte ręce. Jesteśmy złożeni z tych energii, więc warto sobie świadomie ją uzupełniać. I teraz kolejna rzecz. Tworzymy sobie nad głową trójkąt i teraz wyobrażamy sobie, że te dwie energie połączone ze sobą, jakby sprowadzamy w dół. Czyli łączymy te dwie gwiazdki na wysokości splotu słonecznego, obracamy w dół. Czyli równoważąc te dwie energie w naszym ciele, tak? Czyli najpierw z Ziemi, potem ze Słońcem, potem równoważymy, tworząc ten trójkąt pierwiastki męski i żeński, łączymy w naszym ciele, obracając dłonie na wysokości splotu słonecznego w dół. Dziękuję serdecznie.